Dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy. Jak pewnie wiecie, wot został rozbity, tak jakby, i chcę wam przedstawić dzisiaj news dotyczący zmian pogody. Może coś jest na rzeczy. O, news dotyczy wersji oczywiście rosyjskiej, już nawet nie pamiętam, jak to się szczerze mówiąc nazywa, wersji rosyjskiej wota, ale. No, może będzie to jakiś prekursor, i u nas też się zdarzy. Otóż zapowiedziano tam mapę, która nazywa się Kamczatka. I ta mapa wygląda, muszę przyznać, całkiem, całkiem ciekawie. Zobaczcie, tutaj jest troszeczkę screenów z niej. Ma się zmieniać tutaj pogoda, i w czasie bitwy ma być deszcz. Także coś naprawdę ciekawego. Tak to wygląda. Zobaczcie, niestety muszę, widzę to, każdy oddzielnie klikać obrazek, ale co mnie cieszy zawsze na nowych mapkach, to nowe elementy, które tam są, czyli nie takie kopii w klej. Jest tutaj kilka screenów. No, trzeba przyznać, że wygląda to malowniczo, ale tutaj to na razie jakiś taki rysuneczek tylko. Tutaj takie typowe radzieckie budownictwo, prawda? Czyli te ichniejsze takie kwadratowe drewniane domy, które naprawdę się no one stoją tam do dzisiaj. No i w stanie niektóre są opłakanym, ludzie tam jeszcze mieszkają. Lesta, o właśnie. Kurka teraz, dopiero tutaj jest napisane przecież. Ale jest ten klimacik. Musicie przyznać, <noise> że jest ten klimacik. Nie obraziłbym się, gdyby do normalnego wota naszego europejskiego weszło również coś takiego jak ta właśnie mapka Kamczatka. Widzimy zupełnie nowe budowle, i dzięki temu ta mapa wygląda jakoś. Mamy tu jeszcze taką kafeszkę. <laughs> Stare samochody, sorry, nie potrafię rozpoznać co to jest, ale pewnie nie są zmyślone, tylko wzięli z epoki. Całkiem, całkiem mile. Jeszcze ostatni screen to jest taki jakiś tutaj kanał. Jakaś rzeczka. Nie wiem, być może jak zacznie padać ten deszcz, to ta rzeczka się na przykład zapełni. Tego jeszcze nie braliśmy pod uwagę, że coś takiego mogłoby również wystąpić w wocie, że w wyniku zmiany pogody po prostu następuje zmiana na mapie. A co gdyby na przykład na mapce zimowej w jakieś miejsce powiedzmy schodziła lawina, zacząłby padać śnieg, i wtedy wiedzielibyśmy, że za na przykład dwie minuty. Zejdzie lawina <laughs> Oczywiście fantazjuję, Ale to jest wszystko do zrobienia Tylko, że musi im się chcieć Oprócz tego newsa Mam dla was jeszcze e, Dwa pojazdy I to tym razem całkiem ciekawe Proszę bardzo Pierwszy taki maluszek to 105 PROTO Tak to to wygląda Dziewiąty tier Lajcik 222 penetracji, 320 uszkodzeń, czyli robnięcie całkiem przyzwoite. Mamy 1850 i 850, tak lecą pociski. 10,7 sekundy, ładowanie. 1,9 czas celowania, czyli krótki bardzo. I 0,35 celność, czyli celne działo, naprawdę. 8 stopni opuszczania działa, 36 pocisków, 70 na godzinę to jedzie i ma 30 koni na tonę. 45 obraca się i 42 obraca wieżę. 1300 hapsa, absolutnie bez pancerza. No ale wygląda to, nie wiem jak to duże jest, ale wygląda to na pojazd dosyć mały. Zasięg widzenia 390 metrów tutaj zrobili ukrywanie. Zobaczcie 16,36. Może to być całkiem przyzwoity spoter. Oczywiście pewnie byśmy chcieli, żeby tu więcej było niż 390, ale mimo wszystko, jeżeli to będzie małe, co jest trudno w tym momencie określić, bo to działo jest dosyć dużego kalibru, a ono tu wygląda jak małe. W stosunku do pojazdu, więc pojazd może być wręcz odwrotnie duży. No i niestety ma taką bryłę, której nie lubimy na pewno w lekkich pojazdach. Czyli jak jesteśmy wykryci, przeciwnik ma sporą sylwetkę do trafienia. I jeszcze jeden pojazd chcę Wam zaprezentować. Ten wygląda mega interesująco, powiem Wam szczerze. No, ech, wygląda świetnie. I parametry również, zobaczcie. Otóż ma być to pojazd francuski. Ma on pewne unikalne cechy. Między innymi widzimy gąsienicę. Ciekawe, jak to w ogóle będzie działało. Co się stanie, jak strzelimy w jedną z tych gąsienic? Czy go spowolnimy o 25%? Czy, <grych> czy jak. Ale istotne są parametry tego pojazdu. Ma być to Med 9 poziomu. Słuchajcie, więc tak. 248-390, czyli przyzwoite parametry. Do działa medowego 300 mamy tutaj, dla kogoś może być mało. 300, 390, takie coś na goldzie. 1280, pierwszy pocisk leci 960, drugi pocisk leci. Jest to, uwaga, magazynek. Magazynek na trzy pociski, czyli 3 razy po 390, możemy rąbnąć. I teraz to, co nas interesuje, czyli ładowanie 35 sekund. Tego magazynu trzypociskowego mamy również tutaj 2,5 sekundy odstępu pomiędzy pestkami. Eee, mamy 2,5 sekundy czas skupiania, czyli tu już stanęli na wysokości zadania, bo zazwyczaj to, to jest <grytanie> inaczej troszeczkę zrobione, ale tu 2,5 sekundy możemy to sobie zmniejszyć przecież. Zresztą nawet 100% załoga to zmniejszy. Celność 0,35, czyli naprawdę celne działo. No bo zejdziemy do 0,32 prawdopodobnie tutaj, albo i nawet niżej. No i mamy tą właśnie niezwykłą rzecz, o której mówiłem, bo jest tu niezwykła rzecz. 12 stopni opuszczania działa. Jest to całkiem sporo. Od razu pewnie chce, chcecie. Wiedzieć, jaki tu jest pancerz, bo wygląda to na całkiem przyzwoity blok pancerza, prawda? Otóż moi drodzy, 12 do góry, niestety 15, yy, przepraszam, 12 na dół, niestety 15 do góry, 60 pocisków, 60 na godzinę, to to jedzie, 20 do tyłu, 21 koni na tonę. Yy, no, przy zastosowaniu sprężarki zrobi się całkiem całkiem. Mogło być lepiej, ale też nie wiemy, w jaki sposób skręca taki pojazd, który ma dwie gąsienice, prawda? Nie wiadomo, co oni tam odstawią, czy będzie ciasny skręt, czy raczej taki bardzo duży łukiem, no nie wiadomo tego. W każdym razie obrót 45 stopni, to nie jest najgorzej, musicie przyznać. I wieża 40 stopni, to też nie jest najgorzej, aczkolwiek medy te wysokopoziomowe mają tutaj więcej. 1650 hapsa. No i pancerz nas interesuje. Niestety jest to mega mega e, miękki pojazd. Kadłub ma 35-30 mm, czyli jest absolutna tragedia, jeżeli chodzi o kadłub. E, natomiast wieża z przodu jest pokazane, że ma 150 mm. Oczywiście 150 to jest niedużo. To jest mało jak na dziewiąty tier na wieży Aczkolwiek nie wiadomo, jak to jest zbudowane, czy tam nie ma jakiegoś pancerza wielowarstwowego. Nie wiadomo tego. Więc skoro mamy 12 stopni opuszczania działa, celne działo, magazynek na trzy pociski, może to będzie coś ciekawego. Kto wie. Na minus na pewno dla tych, którzy na przykład przyzwyczali się do buraka, jest to, że wygląda to na dosyć duży pojazd. Nie wiem jaki będzie, ale wygląda na naprawdę duży pojazd, że będzie to duża sylwetka, duża bryła, łatwa do trafienia. No ale to zobaczymy. Pojazd na pewno ciekawy. To tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.